Jestem prezeską Międzynarodowego Stowarzyszenia Odważne Kobiety. Mieszkam w południowych Włoszech i na co dzień jestem przewodnikiem w regionie Kalabry. Pragnę przedstawić Wam kilka członków naszego stowarzyszenia, a także uczestniczek projektu Odważne Kobiety. Opowiem Ci moją historię. Dołącz do nas. Czekamy też na Ciebie. Renata, dziewczyna z Lublina, zajmuje się zamówieniami publicznymi w dużej jednostce samorządowej. Cześć, mam na imię Natalia, jestem adwokatem, zapraszam Was do społeczności odważnych kobiet. Pozdrawiam z Katowic. Cześć, jestem Małgosia z Warszawy, na co dzień prowadzę sklep rehabilitacyjny i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, mam na imię Angelika, mieszkam w Legionowie, na co dzień jestem urzędnikiem, zajmuję się edukacją, oprócz tego jestem doradcą żywieniowym i pomagam kobietom osiągnąć piękną sylwetkę. Cześć, mam na imię Monika, jestem z Legnicy, na co dzień zajmuję się doradztwem ubezpieczeniowo-finansowym. Moją pasją jest coaching, psychologia oraz treningi umiejętności społecznych. Monika z Warszawy na co dzień zajmuje się zwiększaniem kobiecego wyglądu. Ciao! Ze Słonecznych Włoch pozdrawiam Was Małgorzata, nauczycielka muzyki w szkole podstawowej. Dołączajcie z naszej grupy Odważne Kobiety, aby było nas jak najwięcej